Need for Speed Payback. Ej. Mamy polską wersję językową. Dubbing. Okej, okay. Więc tak teraz troszeczkę zatrzymam i powiem, że jeśli ktoś nie chce sobie spoilerować całej tej fabuły, to może pominąć tą serię i obejrzeć sobie ją na przykład później. Ale jeśli chcecie, możecie przejść tę grę razem ze mną, więc zapraszam. Zaczynamy sobie Tylerem. I zobaczcie, bardzo fajnie, podoba mi się ten dubbing w sumie. Bardzo fajnie został. Nie wiem, czy to nie jest, kurczę, pierwsza gra z dubbingiem i tak... pierwszy Need for Speed z dubbingiem. I tak fajnie wykonanym nawet. Także bardzo fajnie. O. Nie lubię troszeczkę tych wstępów do Need for Speedów, bo nawet tutaj zrobić nie możemy. W ogóle nie lubię wstępów do jakichkolwiek gier, bo... za dużo tam zrobić nie możemy. Lubię, jak mamy już tą dowolność oddaną w nasze ręce na samym początku. No ale też tutaj musimy poznać troszeczkę fabułę, postaci i tak dalej. Więc to jest ziomek od jazdy offroadowej, od driftów i takich szalonych rzeczy. I nazywa się Mac, jak MacBooki. Cyk. Ale mam takie wrażenie, że do jego postaci użyczała głos osoba, facet białoskóry, nie? Tak czuć, że to nie jest to taki głos typowo czarnoskórego kolesia. Tak myślę, nie wiem. No i tutaj mamy ziomkę, która nazywa się Jazz. Mam podpowiedź tutaj na dole ekranu, więc sobie zerknąłem. To jest Jazz. I ona słucha jazzu. Nie, ona jeździ samochodem, który klasą runner, czyli uciekinier. No i ona będzie się bawić z policją głównie. I mamy na początku BMW, o ciekawe. Myślałem, że to będzie Audi. Znaczy Audi chyba mamy później w karierze. A to zaraz zobaczymy. Bo tak naprawdę tego prologu... Nie, ten prolog robiłem, ale go bardzo szybko przeszedłem i już skupiałem się głównie na tej rozgrywce otwartej, tak? No ale zobaczmy. Teraz mamy wszystko po polsku, więc jest bardzo fajnie. Nieźle. Nie myśl, że to się zawsze uda. Zawsze o krok przed tobą, stary. No, paskudna baba. Dobra, Morgan. Możesz wystartować. Ale lepiej, żebyście nie nawalili. A nie mówiłem? Lina Navarro to najlepszy macher w Silver. A, żebyś się nie przeliczył. Boy. Ta. Całkiem ładnie mruczy, Raf. Raf. On chyba będzie gościem odpowiadającym za tuning. Zbudowałeś to sam? Przy odrobinie czasu i zacięcia. Artysta może zamienić każdy złom w super auto. Uhu! Zobaczymy. Więc tak, za chwilę sobie coś zobaczymy, bo zauważyłem, że w tym NFS-ie bardzo fajnie są odwzorowane samochody, bardzo szczegółowo. Może nie tak jak tak dokładnie jak w Fordzie Viście, w sensie w tym trybie fotograficznym wewnątrz magazynu w Fordzie, ale zobaczcie sobie. Nie mogę jeszcze sobie kamery włączyć, znaczy tego trybu aparatu. Moment, zaraz będę mógł chyba. O, jest. I więc tak to wygląda, moim zdaniem bardzo szczegółowo, chociaż podczas gdy włączamy sobie aparat, no to ta szczegółowość samochodu zostaje jeszcze dodatkowo podniesiona. Ja w opisie tego filmu wylistuję wam cały mój sprzęt, na jakim gram, żebyście mogli sobie zobaczyć. A ogólnie ustawienia graficzne mam wszystko na maksa, poza roślinnością, którą ustawiłem chyba na wysoką, bo jeszcze jest opcja ultra. Z tego co widziałem, troszeczkę mi gra przycinała podczas doczytywania tej roślinności, chociaż może mi się tak wydawało. Na początku jak sobie testowałem, odpaliłem grę na komputerze. Jak na razie wszystko działa bardzo w porządku. Tak, tutaj możemy sobie też aparatem pooglądać samochód dookoła. Wszystko jest bardzo szczegółowe, nawet lusterka, widać tutaj szczegóły, klamki, tak? Miejsce na kluczyk.
Zobaczcie, wszystko. No kurczę, jestem w szoku. To jest pierwszy chyba taki NFS z taką szczegółowością pojazdów. Chociaż 2015 też może miała taką szczegółowość, ale tam grafika z kolei nie była taka szczegółowa. Takie wszystko rozmyte było troszeczkę, no nie? Tak, tu mamy jeszcze różne efekty. Można sobie aberrację chromatyczną dodać, jeśli ktoś chce. Zmienić ogniskowo. Nie wiem, co to. Głębie ostrości można sobie cyk. No dziwne, to się nie powinno nazywać chyba ogniskowa, ale nieważne. Dystorcja obiektywu. No tutaj dużo takich efektów jest. Ja się temu przyglądam, bo ogólnie interesuję się fotografią, dlatego to jakby mnie interesuje, ale zobaczcie, można sobie fajne zdjątko cyknąć swojego samochodu i przesłać je gdzieś. Ja jeszcze nie wiem dokładnie, gdzie to zdjęcie się pojawia. Tak, możemy sobie obkręcić kamerę i zobaczcie, cyk. Zrobić sobie fajne foto. Dobra, jedźmy dalej, przejdźmy ten prolog. No i to jest, nie wiem jaka to jest dokładnie klasa samochodu, to nie jest ważne, ale na pewno w stosunku do Need for Speed'a 2015 odczujecie taką różnicę w prowadzeniu tych samochodów. Teraz jadę sobie Mustangiem, którego będziemy mogli później odkryć. Nie będzie trzeba go kupować, mam nadzieję, że to ta wersja, chyba ta. No i też niektórzy pytali się mnie o to pierdzenie samochodu. Jeśli jedziemy i zmieniamy bieg, posłuchajcie tego. Tak? Jak dodajemy gazu na maksa i stoimy w miejscu, wtedy ładnie pierdzi. Chociaż, no nie wiem, no, każdy może stwierdzić sam, czy ten dźwięk mu się podoba tego pierdzenia, czy też nie. Ustawiłem teraz, żeby gra była dosyć głośno, żebyście się wsłuchali po prostu w te brzmienie tych samochodów. Miałem Honda S2000, jak grałem na pokazach i powiem wam, że ten samochód po dłuższym graniu mnie troszeczkę, no, męczył moje uszy bardzo. Ten fałtek tam. To nie jest koniecznie wina samego samochodu, tylko po prostu tego, jak został odwzorowany w grze, może niekoniecznie mi się to podobało. Szkoda, że tutaj, wiecie co, ja spróbuję troszeczkę dać głośniej postaci może. Skanera policyjnego, VoIP, mowy. Dajmy sobie mowę na maksa. Głośność muzyki sobie zmniejszymy. Skaner policyjny, cyk. Żeby było postaci głośniej słychać, nie? Wiecie o co chodzi. Chyba nie będziecie mieli tego mi za złe, bo tutaj czasami one mówią ciekawe rzeczy i można tego posłuchać. Zwłaszcza, że to jest prolog i powinniśmy tego w zasadzie posłuchać. Tak, zapisujemy. Okej, i teraz mamy bardzo cicho samochody, ale będziemy słyszeć ładnie postaci. Powinniśmy. Ej, nawet za cicho są te samochody, damn. No ja, kurde, coś za mocno ściszyłem. Spróbujmy troszeczkę głośniej. O, może tak. Wszystko wyrównamy, tak żeby te głosy były głośniej. Okej. Okej, powinno być git. Poćwiczyć skoki, brachu? Ta, gdzie jesteś? Uwaga, jadę! Też jak w poprzednich NFS-ach możemy sobie obracać ładnie kamerę dookoła. Bardzo swobodnie. Mam nadzieję. No i mamy tutaj dużą dowolność, nie? Że możemy sobie jechać po tych offroadach. Możemy również jechać samochodem jakimś tam niekoniecznie offroadowym. Możemy jechać sobie na te offroady i też jakoś tam w miarę szybko pokonać te tereny, ale wiadomo, że offroadowym będzie szybciej. Jazd, oddech tak mocno jak możesz. Zobacz, czy uda ci się opanować auto. Bałem się, że nie poprosisz. Okej, tu jest ta lina. Później to będzie taki nasz główny przeciwnik. No ale to tylko jedyny spoiler, jaki no teraz zdradzę. Bo sam nie wiem, jak dokładnie ta fabuła będzie przebiegać. Powiem szczerze, bardziej skupiłem się na gameplayu, jak grałem pierwszy raz tego Need for Speed'a. Na tym, jak się prowadzi właśnie samochody, żeby wam jak najwięcej przekazać. A tak fabułę jakoś pominąłem. Zresztą wszystko było po angielsku i niektórych rzeczy mogłem tak dokładnie nie zrozumieć. Dojeżdżamy do miasta i teraz tak naprawdę sprawdzimy mój komputer, jak on sobie będzie radził tutaj. Teraz mamy cutscenkę, także to się tym nie sugerujcie, że tam klatki spadają. Raj dla hazardzistów na pustyni. Tu da się kupić wszystko, nawet farta. Bogaci bawią się kartami i kośćmi, a my, urodzeni w cieniu tych kasyn, poszukujemy odrobiny szczęścia w tempie 100 na godzinę. W tempie 100 na godzinę?
Rzeczywiście odrobi na szczęście. Jesteście gotowi? Jess? Gotowa, czekam przed torem. Mac? Mac Attack, gotowo do akcji. Nazwałeś ciężarówkę Mac Attack? Sama się nazwała. Raf, przyprowadźcie tylko wóz, a ja się zajmę resztą. Pora zrobić nas bogatszy, Tyler. Pełne skupienie. Okay. Jest Schuler. No proszę, proszę, ale mamy piękny dzień na wyścig. Dają 4-1, że zajmiesz pierwsze miejsce. Ten prototyp na pewno nas nie zawiedzie, tylko pytanie. Czy ty dasz radę? Te elektryczne silniki i V8 z biturbo dają w sumie... 1500 koni mechanicznych. Ta, dam radę. Ho, ho, dobrze, dobrze. Odrobiłeś lekcję. Ale słuchaj, z drugiego miejsca nic nie będę miał. Kumasz? Widzę, że jesteś kozak. Nie strzań tego dobra, kozaku. Podejrzewa coś? Nic a nic. Okej, zobaczmy. Zobaczymy, jak mi pójdzie z tą rewerą. Tutaj w ogóle same koksy są. Zawsze na początku NFS-ów jest tak, że dostajemy jakieś super autka, nie? Żeby sobie potestować. A potem zaczynamy od jakiegoś totalnego śmiecia naszą karierę. Zawsze tak jest. Ale mi to pasuje. W każdej grze musimy mieć jakiś tam progres, nie? Żeby później dojść do czegoś fajnego. Masz tylko jedną szansę. Kiedy dojedziesz do rampy, nie będzie już odwrotu. No, tym samochodem nie driftuje się za fajnie. Ale będą tam z klasy drift... O, shit! Patrzcie, widzieliście, odbiłem się od krawężnika. Czy uważasz na krawężniki? Ale jeśli chodzi o opanowanie samochodów, nikt z was nie będzie miał problemu z tym. Mac, jadę na pełnym gazie. O! Jedno miejsce startowe. Okej. Okay. Houston, startujemy! No jakby tak wylądało, to by się pod ziemię zanurzył chyba, w rzeczywistości, nie? Może to jest Need for Speed. Jedziesz naszą wypłatą, Morgan. Dostarcz wóz do Rawa. Okej, co dalej? Widzieliście tutaj takie spowolnienie podczas wczytywania tych punktów, ale ogólnie w mieście gra chyba chodzi całkiem w porządku jak na razie, no nie? Zobaczymy, jak będzie w jeździe dowolnej. Także moja karta graficzna jeszcze daje radę. Cokolwiek chodzi ci po głowie przez, masz przyprowadzić ten wóz. No spoko. O! Jedź. Kurde, ten jeden bieg, no nie? Okej. Jess, gdzie jesteś? Wytrzymaj! Jess? Wow! Wchodzi BMW. Okej. Teraz musimy się z tymi gliniarzami troszeczkę pospychać. Jeden z głowy, jeszcze po parteru. Zobaczcie teraz, pyk. Jak rozwalamy radiowozy, to mamy te cutscenki, cyk, ale możemy sobie wyjść do menu, jeśli tego nie potrzebujemy, i możemy sobie wyłączyć. Kamera kolizji, wyłącz. I możemy sobie pyk. Co tu jeszcze mamy? Cięć profesjonalnych, napisy. Możemy włączyć napisy, bo tam niektórych dialogów możecie nie usłyszeć. O, cyk, no jedziemy. I teraz nie będziemy mieli tych takich... No, kameryki kolizji po prostu. O, tak, jak zniszczymy jakiś radiowóz, to on się tam zniszczy i tyle. Ale chyba już mnie nikt nie dogonił, ja mam BMW. Teraz musimy ten... Ten samochód jest taki trochę ciężki też do driftowania. No najlepsza do driftowania jest chyba klasa driftowa. Ale ogólnie każdy samochód da się wprowadzić w poślizg. Nie jest tak, że to w tej grze jakoś sztywno jest przyczepiony ten samochód do asfaltu. Tak, ale są takie troszeczkę ociężałe wprowadzenie. Nie jest tak, że... O, spoko. Widzimy się! Nie jest tak, że jest super jakoś tam ciężko. Ej, uważaj tam trochę! Okej. Gonią mnie tam policjanty, ale ja się nie daję. Ten tunik mnie tutaj zastanawia w paybacku. Mac, wszystko gra? Dobra, czas was stąd zabrać.
okej? Okay? I uciekamy. Bo tutaj mamy takie jakieś karty, jeszcze się z tym za bardzo nie rozeznałem, ale nie jest to nic, z tego co widziałem, nic jakoś trudnego do ogarnięcia. Po prostu losujemy karty po wyścigu i możemy je użyć albo kupić gdzieś indziej. Tak? Bo na przykład w 15 mieliśmy po prostu części do samochodów, które wkładaliśmy, no i one były wtedy lepsze. Teraz mamy karty. Ja myślę, że tu chodzi o system mikropłatności, jaki będzie wprowadzony do Paybacka, żeby na przykład sprzedawać jakieś tam super, ultra, zajebiste części tuningowe. Moim zdaniem jest to słabe. Mikropłatności w tej grze, no, jakoś mi to nie pasuje. No, ale zobaczymy, jak to będzie się... Co jest grane? Jestem w drodze. Raf. To jednak nie będzie nasz koleś od tuningu. Dziękuję, panie władzo. Coś ty zrobiło. Raf ci nie mówił, co jest pod maską? Moi kupcy płacą za to fortunę. A? Jeszcze tego pożałujesz, Navarro. Gliny są już w drodze. Familia przesyła pozdrowienia. Hej, co tu się stało? Navarro. Mac, pomóż mu. Ja przyciągnę glinę. Ale już! Okej, okay. Jedziemy. Znowu Skyline. To był chyba Skyline Tylera, no nie? Tyler, się będziemy mogli sobie go później kupić. Nie tak, że to jest gliny. Jakiś tam unikalny samochód. I prawdopodobnie to zrobi go na taką wersję, jaką ma Tyler. Ja weź Maca i Rawa w bezpieczne miejsce. Mam skaner policyjny i nadajnik GPS Rawa. Chociaż daj sobie pomóc. No chyba z napisami lepiej będziecie widzieć, co mniej więcej mówię, nie? Bo tak czasami nie słychać tych dialogów. Dobra, dranie! Chodźcie tutaj! Chodźcie! Gliny przed sobą! Skręć w prawo! Okej. Ouuu! Jedź w lewo, wpadź! Ona nie musi mi mówić, ja widzę. Właśnie fajnie by było, jakby te checkpointy były powyłączane. I ona by mi mówiła bez tego, nie? W życiu. Próbowałem tam skasować gliniarza. Ale fajnie, że te scenki można powyłączyć. Ja od samego początku zwracałem na to uwagę. Już podczas pierwszego jakiegoś tam zwiastuna, że są jakieś scenki, czy tam gameplaya właściwie. To są jakieś scenki niszczenia tych samochodów, nie? To było okropne. Co z Rawem? No nie wiem, ja. Wyliżę się. Na pewno, że tak. Aha, dobra. Czyli Raw jeszcze będzie żył. Ten od tuningu, ziomek. Prawie jestem. Łup. O, tutaj widzieliście, troszeczkę mi lagowało grę. Chyba podczas doczytywania kolejnego segmentu wyścigu, tak myślę. Mam nadzieję, że to będzie tylko podczas tego, wiecie, prologu, nie? Jess, ścigają mnie nieoznakowane wozy. Co? Skąd one się wzięły? Gronią mnie. Osaczają mnie. Łup. Łatwizna. Łatwizna. Nie do końca. Co jest? Gdzie jest wóz? Lina Navarro wykiwała nas obu i zabrała dla familii. Mówisz? Jesteś bezużyteczny. Gnij w pierdlu. Chociaż chcesz się zemścić. Ja też. Tak, to zadziała. Ty będziesz asem, ale to ja trzymam w ręku karty. Okay. Co ty wygadujesz? Słyszysz? Gliny zaraz tu będą. Idź siedzieć albo pracuj dla mnie. Jesz, śpisz, jeździsz, kiedy każę. A jak przyjdzie czas, dostaniesz czego chcesz. Okay. Mamy jakiś wybór? Zawsze jest wybór. Zawsze jest jakiś wybór. Wsiadaj. Czyli nie ma wyboru. Chciałbyś siedzieć w pierdlu, czy jeździć samochodami? To jest zajebisty wybór. Stajesz przy wypasionej bryce. Co myślisz? Ile ona kosztuje? Jak szybko dobija do setki? Powiem ci, co ja myślę. Widzę potencjał. Widzę sytuację na ostrzu noża. Ten ułamek sekundy, kiedy stawiam wszystko na jedną kartę. Widzę siebie, jak wygrywam. Morgan! Szef chce swój samochód! Tak. Zaraz będę. Okej. Okay. Jedziemy, panie Tyler.
Zabawmy się trochę. Szef spotyka się dziś z jakąś grubą rybą z familii. Przejmują całe miasto, ulica po ulicy. Oby wóz szefa był na miejscu po spotkaniu. Żartujesz? Mam parę rekordów do pobicia na fotoradarach. Nie co dzień mogę pojeździć DB11 Vejra. Tak jest, jak szef zatrudnia kierowców wyścigowych. Już się nie ścigam, zapomniałeś? Układ jest taki. Koniec z wyścigami, albo idę prosto do pudła. Familia płaci grubą kasę za... Parkingowy Ramon. Teraz nie trzeba już nawet wygrywać. To jaki w tym sens, skoro mówią, kto ma wygrać, a kto przegrać? Kasa, brachu! Naprawdę nieźle płacą. Próba prędkości. Zobaczymy, czy uda się osiągnąć cel. No takim autem to chyba nie będzie problem. Zobaczymy, czy trzy gwiazdki będą. Będzie trzeba chyba podkręcić później jakiś samochód i pobić ten wynik. Piękne uczucie. Słabo, dwie gwiazdki. Co ty na to? Mogę ci dać namiar na gościa. Nie ma mowy. Tutaj mamy jakieś tory chyba z boku. Ciekawe czy... Chyba tak myślę. No, coś tam jest. Ciekawe czy nie będzie mogło sobie pojeździć. Widzicie, ja tutaj zderzam się z ruchem ulicznym. I ten ruch uliczny, no tak nie za bardzo mi szkodzi, nie? Mam tu oczywiście te kamery, tutaj grana proponuje, żebyśmy sobie zmienili. Chyba kamery z maski, nie pamiętam jeszcze była. A nie, była chyba w 15, już nie pamiętam. Tak? Ale ja najbardziej lubię jeździć na tej, bo na tej najbardziej czuć prędkość, tak myślę. Kamera jest najbardziej oddalona. Wow, wow, wow. Hej, Tyler! Szef nie płaci ci za obijanie się! No przecież napierdzielam tym samochodem 200 na godzinę przez miasto! Tyler, gdzie mój wóz? Nie bój się, Vejr, tego nie ukradnę. Tak traktujesz przyjaciół, Tyler? Hm? No cóż, nic dziwnego, że ekipa cię zostawiła. To wcale nie tak. Ha, na pewno nie mogą się doczekać na wieści od ciebie. Wasz doskonały skok spalił na panewce, a wasza ekipa stała się najbardziej poszukiwanym gangiem w Fortune Valley. Miller musiała się zająć włożeniem drobnych złodziejaszków, żeby zarobić. Słyszałem nawet, że twój kolega McAllister pracuje teraz dla familii. A wasz mechanik... Biedny stary raz. Myślisz, że będą jeszcze odbierać twoje telefony? Okej. Okay. Tyler, posłuchaj mnie. Jestem twoim jedynym przyjacielem. Odegrasz się w końcu na Navarro, a ja odzyskam swój samochód. Ale musisz być cierpliwy. Rozumiesz? Wkrótce wszystko się jakoś poukłada w całość. Ciekawe właśnie, czy ten ziomuś... Tak. A teraz wracaj tu, zanim wyleje cię na wbity pysk. Ciekawe właśnie, czy ten ziomuś później nas zdradzi, czy też nie. Tak po głosie słychać, że całkiem w porządku jest, nie? Niby. Co jest grane? Czas ucieka, Vejr. Sprzedaż kasyno, albo ci je odbierzemy. Miło się gadało. Fajnie się jeździ, Tyler? Teraz nie jest dobry moment. Ja mówię, kiedy karty pójdą w ruch. Minęło już pół roku. Wysiadaj. Jeśli chociaż zarysowałeś mój wóz, to zostaniesz wysłany na śmieciarkę. Nie ma ani jednej ryski. Zderzyłem się tylko z 5 trafikami i otarłem 16 razy o bandy. Ej, tam stał Aventador. Ja chcę tego Aventadora. Ale nie. Do jutra, mistrzu! Patrzcie, dobra, super. Nie. Pora wracać do domu. W śmieciach stoi moja fura Fair Lady. Dawaj, Nissan. Szybciutko do domu, żeby wreszcie zrzucić ten gajer. Tyler. Ej, mam złe wieści, brachu. Szef znalazł rysę na Jaguarze, którym wczoraj jeździłeś. Odtrąci ci na to wykład. Co? Nie zarysowałem Jaguara. Ej, nie ja ustalam zasady. Czy się... Co? Ja nie miałem Jaguara, miałem Astona Martina, ale to nie wiem, to coś innego chyba musiało być. Ej, zobaczcie, już mamy... Taki samochód na początku byle jaki, na samym początku już mamy nitro. Drogi, drogi, tu opiekunka. W tej chwili słuchacie głosu ulicy, nadawanego z dzikich ostępów Fortune Valley. Ulice was wzywają. Są teraz pełne ludzi wracających z pracy. Ale wy nie jedziecie w wyścigu szczurów. Jesteście kierowcami. Tak jest, będziemy Kto się ścigać. Kto z was może okiełznąć to miasto? Kto z was
sprosta takiemu wyzwaniu. Czy macie odwagę? Zbliża się święto prędkości. Gonitwa banitów zawita do Fortune Valley. Wystartują tylko najlepsi. Aha. Tylko najlepszy z najlepszych wygra. To będziesz ty? Gonitwa banitów? No, raczej nie. Dla mnie wygodne kapciuszki, mówi kanapa i piwko. W sprawie tych wyścigów daj mi numer. Dobra. No i zaczynamy. Znaczy, to jeszcze nie jest... To jest jeszcze prolog. Właśnie prolog jest w tym Need for Speedzie dosyć długi. Podajcie tylko czas i miejsce. Nie tak szybko. Myślisz, że familia bierze każdego jak leci? Musisz najpierw zasłużyć. Pokaż w paru wyścigach na mieście, na co cię stać, to dostaniesz szansę. Okej. Zobaczmy. No i tutaj mamy takie początkowe rzeczy. No i to jeszcze nie jest tak jakby ten etap, kiedy... wiecie, sobie... Możemy robić, co nam się podoba, tylko musimy konkretne wyścigi robić, tak? Jechać w konkretne miejsca i robić konkretne rzeczy. Dopiero później, jak wybierzemy swój pierwszy samochód, bo tak, chyba nie myśleliście, że będziemy Fair Lady jeździć cały czas. Oczywiście można też ją mieć, ale będziemy mieli trzy samochody do wyboru później. Teraz tak, tutaj po drodze jeszcze były jakieś różne rzeczy do robienia, typu skoki, nieskoki, próby prędkości i takie różne pierdoły. Nie wiem, czy to jest sens robić teraz, czy może lepiej później się tym zająć. Teraz to porobić sobie te wyścigi, póki i tak nie mamy jeszcze swojego samochodu. I tak musimy je porobić, żeby przejść dalej. Cyk! Jesteśmy na miejscu. Okej. Okay. I start. No i tak widzę, że teraz w mieście gra działa całkiem w porządku. Ja się tak obawiałem. Jak grałem na prezentacji, że no tam miałem dobry sprzęt, miałem jakiś procesor, kurde, niesamowity. Głęboki oddech. I karty graficzne jakieś tam weseli. Daj spokój w ogóle, co to był za komputer. Ale gra chodziła bardzo płynnie i teraz widzę, że odpaliłem ją na tym komputerze i na moim domowym i też wszystko działa w porządku. Więc ja myślę, że i u was nie będzie źle. Zwłaszcza, że odpaliłem ją na maksymalnych ustawieniach graficznych i wiecie, i... No powinno to być dosyć mocno obciążone. Gra wygląda ok i też jeśli chodzi o płynność, nie ma chyba żadnych zastrzeżeń. Też widzicie na nagraniu, że wszystko chodzi bardzo płynnie, chociaż widzieliśmy na prologu, że podczas doczytywania jakichś tam kolejnych etapów troszeczkę gra szarpała. No ale to tyle jeśli chodzi o techniczne sprawy. No ja nie mam zarzutów ogólnie, nie? Ja się najbardziej tego obawiałem jakby. W tym NFS-ie, no ale teraz wszystko działa sobie fantastycznie. Ja się tak zawsze skupiam na jakichś tam technicznych rzeczach, ale no, tak już mam. No, powinienem po prostu sobie grać. Na konsolach jak odpalamy jakąś grę, to co nas obchodzi, czy ona płynnie chodzi, czy nie płynnie? No po prostu sobie gramy, tak? Nie będziemy, nie możemy nic z tym zrobić zresztą, czy będzie no, lepiej chodzić, czy gorzej. No, przecież nie zmniejszymy ustawień graficznych, ani ich nie zmniejszymy. Dobra, nie? Dobra, nieźle. Może familii przyda się ktoś taki jak ty. Mhm. Im lepszy kierowca, tym bardziej przekonujący, jak się podkłada. Okay. Wiesz, że jestem wystarczająco dobry. Może tak, może nie. Udał ci się jeden wyścig, to mógł być fart. Zapisałem cię na jeszcze jeden, z poważnymi zawodnikami. Jeśli tam się spiszesz, to będzie coś poważni znaczyło. Poważni zawodnicy. Nie ma sprawy. Mhm, na pewno. No dobrze, i tutaj jesteśmy sobie w mieście, zobaczymy na ile mamy tu swobody. Możemy sobie tu pojechać, tu pewnie jakiś skrót jest czy coś. Troszeczkę jak w GTA, no nie? Tak się czuję. No tu mamy jakąś próbę prędkości albo coś? Tak, jest coś. Musimy osiągnąć co najmniej 170 km na godzinę. Nie wiem, czy tym złomkiem mi się uda, ale spróbujmy. Może akurat... No i widzicie, tutaj są murki po lewej, po prawej stronie, ale są też takie miejsca chyba, gdzie możemy wjechać. Nie, tu nie możemy. Ale przed chwilą sobie przejechałem przez jakąś tam siatkę. Jak sobie będę sprawdzał, na ile nam gra może pozwolić. Tu mamy jakiś skrót, a nie, tutaj na mapce możemy sobie też normalnie przejechać. Tutaj gdzieś mamy, no to mamy akurat na mapce wyznaczone to miejsce, że możemy sobie tutaj myknąć. Tu, o tu mamy jakąś skocznię, ho ho ho, zobaczmy. Jakiś plac budowy. Pewnie później będą tutaj jakieś wyzwania do robienia, a pewnie jakieś też wyścigi offroadowe w mieście. Tak, coś przeczuwam. I trzeba być, kurczę, jakimś tam jasnowidzem. Kierowcy, słuchacie głosu. Ale tutaj ulicy. Ciężko się jedzie. Ulice wciąż do mnie szepczą. Szepczą o wyścigach, w których wygrywa ten, kto miał najmniejsze szanse.
A faworyci popełniają na styk chyba. Nie, dobra, dajmy sobie spokój z tym, tą próbą prędkości. Ten samochód jest za wolny do takich rzeczy. Ale co powiecie, przyjaciele, no, jeśli sytuacja tutaj powtarza się dzień później? Aha, przez ten? Przez ten? Nie, chcę tu jechać. A potem jeszcze w Lakeside? Dobra. Jedźmy po prostu tam. A ja, wasza opiekunka. Także widzicie, no mapka jest dosyć spora. Tutaj jesteśmy sobie w mieście. Mam pomysł. Ono jest no, dosyć takie duże, ale też bez przesady. Jeszcze nie jeździłem w tym NFS-ie chyba w nocy w mieście, ale w noc ogólnie gdzieś tam na otwartym terenie, gdzieś tam na tej pustyni, na pustyniach, to jest taka noc jak prawie dzień, jak taki wieczór. Jasne jest niebo i wszystko jest jasne, takie jakieś takie, więc tam nie ma jakby rewelacji, nie? Cyk, idziemy sobie tu, już jesteśmy na miejscu. Jedziemy następny wyścig. Teraz będziemy jechać okrążenia. No pewnie jakieś krótkie, bo to Need for Speed. Nie jest jakaś tam gra torowa, żebyśmy jechali 13 okrążeń. No, albo na jakimś małym tym, to jedziemy po 8 okrążeń, jak pierwszy wyścig w Forzie. Ale tam możemy zmieniać sobie też te okrążenia. Ja patrzyłem, że jeśli chcemy, to możemy minimalną ilość okrążeń ustawić sobie w karierze i wtedy będziemy jeździć mniejszą. No i to mi się podoba trochę w tej Fordzie, no. Nie wiem jak tam w innych grach jest typu Project Cars i tego typu rzeczy. No ale tak. Jezu, ej, oni mają takie fury jak Subaru BRZ, Mazda MX-5 najnowsza. A ja jeżdżę sobie taką Fair Lady. Ja nie wiem co ta Fair Lady ma pod maską, ale już mamy na zegarach 160 km na godzinę. 170, ohoho. Nie, no tu nie ma co bić nawet tych prędkości tam. Cyk, jedziemy sobie przez stację, co nam się działo? Naprawia nam się samochód, jak przejdziemy przez stację. Nie wiem, czy nawet chyba nie uzupełniłem się nitro, tak nie zerknąłem dobrze. No, ale może nam się uzupełniać. Cyk. Tak. Da się jakoś driftować tym samochodem, chociaż mówię, nie musimy driftować. Możemy sobie też ten zakręt przejechać bez driftowania. Oczywiście driftowanie jest bardziej przyjemne. W NFS-ie 15, jak próbowaliśmy w ten sposób przejechać zakręt, no to wiecie, trzeba było bardzo zwalniać samochodem. Tutaj na szczęście tak nie jest. Samochody są bardziej responsywne, a też podczas jazdy, nie wiem czy akurat tutaj, ale wiem, że możemy sobie ten samochodzik dostosować. Nie wiem, zaraz zobaczymy w trybie dowolnym, bo tam chyba możemy to zmienić. I chyba dopiero po tuningu albo po tym prologu możemy sobie dostosowywać jego prowadzenie. Zależy od jaką klasę też sobie tam wybierzemy na początek. Zresztą chyba nie mamy wyboru, trzeba wybrać wyścigową, z tego co patrzyłem. Także widzicie, już gram 30 minut, a jeszcze nie przeszedłem prologu. Dopiero to jest jakiś tam drugi wyścig. Tak, więc prolog jest dosyć długi w stosunku do innych NFS-ów. Musimy jakieś tutaj, no takie typowe wyścigi porobić, ale jeszcze nie możemy jakby przerwać tego, nie? Dobra, zobaczmy sobie jedną rzecz, bo tutaj się jakoś... Dostaniesz nową furę, żebyś wyglądał jak człowiek. A nie, tutaj nic nie możemy, tak, możemy wyjść z trybu foto. Możemy wyjść z trybu foto. Chyba nie możemy jeszcze ustawiać sobie samochodu, dopiero później będziemy mogli to robić, zdaje się. Albo ja zapomniałem przycisku. Pojedziemy sobie, teraz dostaniemy taki inny samochód, chyba było BMW jakieś. Będzie fajnie przerobione. Taką namiastkę tego, co będziemy mogli zrobić z samochodami, teraz zobaczymy. Później się przesiądziemy jeszcze do Maka. Tak, Maka? On się Mak nazywał? Chyba Mak. Ten gościu taki zwariowany, czarnoskóry. Pyk, jedziemy na miejsce. I jesteśmy. I tu będzie jakieś BMW. Czyku, czyk. Okej. Okay. No i zmieniamy teraz furę na inną. Ale chyba mieliśmy wybór tutaj? Nie. Musimy wsiąść do BMW. To chyba było BMW. Tak. Bardzo fajny tuning, zobaczcie. Speed Hunters z boku. Jaka gleba w ogóle. Konkretna, nie? I tak ta fura sobie wygląda. Dobra, udało się. Navarro? Nadszedł czas. Czas. Okej, okay. Zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback z fabuły. Trzymajcie się, na razie, pa pa.